Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W tym filmie zajmiemy się procesem adaptacji wymiany akumulatora na nowy. W pojazdach marki BMW konieczna jest ta adaptacja, ponieważ sterownik musi zostać poinformowany o tym, że został zamontowany nowy akumulator, tak aby od nowa zbierać dane odnośnie jego parametrów. Dzięki temu samochód jest w stanie dobrać odpowiednie dla wieku i zużycia akumulatora parametry ładowania czy jego obsługi. Po fizycznej wymianie akumulatora łączymy się interfejsem do gniazda OBD i odpalamy program MAXIEKU, a następnie łączymy się z modułem akumulatora w naszym pojeździe. Po połączeniu wybieramy zakładkę Adaptacje. Teraz w tym oknie wybieramy interesującą nas funkcję. W przypadku, gdy wymieniamy akumulator na taką samą pojemność, jak była wcześniej, to wystarczy tylko zresetować zapisane dane, wybierając pierwszą funkcję o nazwie wymiana baterii. Tutaj jak zawsze zapoznajemy się z całą procedurą i po spełnieniu wymagań możemy użyć funkcji wykonaj. Jest to czynność, którą trzeba wykonać po wymianie akumulatora na taką samą pojemność. Natomiast gdy zmieniliśmy akumulator na wersję o innych parametrach, musimy zacząć od drugiej dostępnej opcji, a mianowicie adaptacji o nazwie pojemność akumulatora. Tutaj wybieramy pojemność, która została zamontowana w pojeździe i po spełnieniu warunków klikamy na wykonaj. Zaznaczam, że możemy zakodować jedynie opcje przewidziane przez producenta pojazdu dla danego modelu, czyli te, które widzimy na liście w naszym oknie. Wykonując te proste czynności opisane w filmie, możemy uznać, iż wymiana akumulatora przeszła poprawnie i nie będzie generowała niepotrzebnych problemów z napięciem. Jeżeli interesują Cię takie filmy, zostaw jak zawsze łapkę w górę i subskrybuj kanał. Dzięki za uwagę.